na wyjątkowym koncercie Bożonarodzeniowym Zespołu Pieśni i Tańca Wałbrzych świąteczne wariacje. Wielkie brawa! Szanowni Państwo, dzisiaj ponad setka małych i większych elfów pragnie zaprosić Państwa do niezwykłej krainy fantazji i magii. Magia, proszę Państwa, płynąć będzie oczywiście z piękna naszego folkloru, który przeplatać będą najwspanialsze melodie świąteczne, zarówno koralne, jak i pastorałki, udowadniając, że niemożliwe nie istnieje, szczególnie w okresie świątecznym. Witam serdecznie przedstawicieli władz miasta Wałbrzycha. Wielkie brawa. Dziękuję Państwu, że przybyliście do nas. Witam serdecznie i w tym momencie pragnę złożyć wielkie podziękowania dla rodzin. Kochani, to dzięki Waszemu trudowi i zaangażowaniu dzieciaki mogą rozwijać swoją pasję i wspólnie tworzyć piękno polskiej kultury. Serdecznie Was witam i wielkie, wielkie dzięki za Wasz wkład w historię Zespołu Pieśni i Tańca Wałbrzych. Wielkie brawa dla Was. Gorąco i życzliwie witam byłych pracowników Zespołu Pieśni i Tańca Wałbrzych oraz wszystkich absolwentów, zarówno tych, którzy mieszkają na stałe w Wałbrzychu i wspierają nas na co dzień, jak i tych z innych miast, a przede wszystkim tych, którzy dojechali dzisiaj do nas z zagranicy, bo i tacy są wśród nas. Witajcie, kochani, serdecznie. A już teraz chciałabym zaprosić na scenę prezydenta Wałbrzycha, doktora Romana Szałemeja, o zabranie głosu. Bardzo prosimy, panie prezydencie. Oraz dyrektora zespołu, pana Jarosława Buzarewicza. Wielkie brawo. Szanowni Państwo, ja przyłączam się do tych wielkich podziękowań przede wszystkim dla rodziców, rodzin, opiekunów, dzieci, młodzieży, która jest tutaj z nami. Gratuluję, wspaniałe zespół, wspaniałe dzieci, wspaniali rodzice, wspaniali nauczyciele. Życzę w ten świąteczny czas wszystkiego dobrego. Życzę samych pięknych chwil dla całego zespołu i wszystkich wspierających ten zespół w nowym roku, a dzisiejszy wieczór niech będzie magiczny. Życzę Państwu wspaniałych przeżyć, tak jak i sobie życzę i mojej małej córce. Mam nadzieję, że też zapragnie być w zespole. Dzisiejszy koncert, jak powiedziała pani Sylwia, będzie z pewnością wyjątkowy, ale tylko dlatego, że to właśnie Zespół Pieśni i Tańca Wałbrzych jest wyjątkowy, że to Państwo jesteście wyjątkowi, rodzice, osoby, które wspierają nas na co dzień. Tak naprawdę tylko godziny dzielą nas od chwili, kiedy usiądziemy przy takim stole, kiedy będziemy się łamać opłatkami z naszymi najbliższymi. Ja życzę Państwu, aby te święta były bardzo kulturalne, żebyście po świętach mieli czas na siebie, mieli czas na rekreację, a w nowy rok wkroczyli takim bardzo, bardzo zafolgowanym krokiem. Dużo kultury, dużo również sztuki życzę Państwu w nowym roku. Dziękujemy bardzo. Drodzy Państwo, mamy dzisiaj dla Was naprawdę mnóstwo niespodzianek, ale cieszymy się, że Państwo również sprawili nam prezent i wypełnili salę po brzegi. Dla nas to największa radość widzieć, że nasza pasja ma odbiorców i myślę, że to, co dzisiaj zaprezentują zespołowicze, podbije Państwa serca i wprowadzi w ten wspaniały, świąteczny klimat, bo musicie Państwo przyznać, że żyjemy w takim świecie, który bardzo pędzi, sami czasem nawet nie wiemy dokąd, ciągle gonitwa, biegniemy za czymś, martwimy się o statut finansowy i tak dalej, i tak dalej. No istne szaleństwo. My też dzisiaj mamy dla Państwa takie świąteczne wariacje i mam nadzieję, że uznacie je Państwo za przejaw jednak tego jak najbardziej pozytywnego szaleństwa. Także zapraszam Państwa już teraz oficjalnie na świąteczne wariacje Zespołu Pieśni i Tańca Wałbrzych i życzę udanego koncertu. Thank you.
brała, to były perełki, skarpeczki i skarbki. Przyszłość zespołu pieśni tańca Wałbrzych. A ja, proszę Państwa, dostałam potwierdzenie, że jest z nami na sali również pani poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, pani Agnieszka Kołacz-Leszczyńska. Dobry wieczór pani. Oraz wieloletni przyjaciel zespołu, pan Henryk Gołębielski, również z sercem wielkim, rozradowanym pana. Witamy, panie Henryku. A ja zaproszę teraz Państwa do nieco innej bajki i przy tej okazji mam wielką prośbę. Zamykamy wszyscy oczy, ale bez oszustw. Roztaczają się przed nami piękne widoki. Wielkie szczyty Tatr, a gdzieś z oddali słychać głos pięknej góralki z długim warkoczem, która śpiewać będzie o małym dzieciątku Bożym. Yeah.
podróż, tym razem do przeszłości, tej nieco bliższej i nieco dalszej, albowiem na scenie pojawią się osoby bliskie każdemu zespołowiczowi, czyli absolwenci zespołu Pieśni Tańca Wałbrzych, którzy przyjechali do nas i z Wałbrzycha, i z poza Wałbrzycha, i z zagranicy. Są również osoby z grupy reprezentacyjnej, którzy no niestety już obowiązki w pracy i w domu nie pozwalają im na regularne uczestniczenie w zajęciach, ale mimo wszystko postanowili dzisiaj się tutaj na scenie pojawić. Kochani absolwenci, zapraszamy. Wielkie brawa. Na scenie się nie pojawiali. Dodajmy im otuchy, kochani, dodajmy im otuchy. Proszę Państwa, magia zespołu Pieśni Tańca Wałbrzych tkwi także w tym, że w zespole nie tylko nawiązujemy przyjaźnie, ale także spotykamy swoje drugie połówki. Rodzą nam się dzieci, które później wysyłamy do zespołu Pieśni Tańca Wałbrzych, by następne pokolenie kultywowało tradycje rodziców. Także sami Państwo widzicie, że są mamy, są dzieciaczki. Panowie, nie wstydźcie się, zapraszam na środek. Chodźcie, pokażcie się, jakich mamy fajnych chłopaków w zespole. Brawa dla naszych przystojniaków. Proszę Państwa, absolwenci wykonają piękne dwie kolędy. Narodził się Jezus Chrystus oraz Cicha Noc. Yeah.
proszę, nie odwróćcie się. Grupa starsza przygotowała dla was drobne upominki za to, że jesteście historią zespołu pieśni Tańca Wałbrzych, że jesteście dla nas natchnieniem, że dzięki wam czerpaliśmy to, co najlepsze.
Maria, syna, piękna noc.
świąteczne wariacje zespołu Jesienne Zabawki. Kochani, chyba chcą bisu. Zapraszam. Ostatnia zwrotka, gdy się Chrystus rodzi. Instruktor wokalu grup młodsza młodzieżowa, starsza młodzieżowa oraz reprezentacja, proszę Państwa, bardzo jako do Ciebie podnoszę. Zapraszam również małżeństwo zespołu Państwa Szklarkowskich, Martyna i Wojtek. Chodźcie do nas, kochani. Zespołowa szalona rodzinka, prawdziwe wariacje zespołowe. Zapraszam także instruktorkę grupy Skarbeczki, Anetkę Leszczyńską, odpowiedzialną za dzisiejsze krasnale Mikołaje. Nie wiem, z której strony mnie zaatakuje, dlatego tak się obracam na jedną i drugą. Anetka już do nas pewnie dobiega. Bardzo dziękuję za pomoc w przygotowaniu kostiumów. Dorota Kowal, nasza zespołowa kostiumerka. Wielkie brawa. Nie byłoby oczywiście całego tego wspaniałego widowiska, gdyby nie nasi wspaniali muzycy, nasza niezastąpiona kapela, pan Waldemar Polowy, akordeon. Dziękujemy panu Waldu, bardzo dziękuję za pomoc w tworzeniu aranżacji muzycznych do dzisiejszego spektaklu. Sławomir Wilkowski, pierwsze skrzypce oraz instruktor wokalny grupy Naborowej. Dzięki wielkie, Sławku. Pan Jerzy Światowy, kontrabas, wielkie brawa. Dziękujemy panie Jerzy za zawsze jest pan z nami. Pan Jerzy dzierży kontrabas, ale myślę, że dziewczyny... O, właśnie, tak. Pan Jerzy też zasłużył na bombeczkę zespołową. Zawsze się zastanawiam, jak przedstawiać Malwinkę, bo o rodzynkach mówi się raczej w formie męskiej. Natomiast to będzie nasza truskaweczka zespołowa, Malwinka Galara. Drugie skrzypce. Bartosz Adamczyk, klarnet, który przyjechał do nas, ohoho, chyba z Białegostoku. I nasz świeżo upieczony Hubert Żurawski, klarnet, wielkie brawa. A ja poproszę teraz, kochani, wejdźcie do przodu, zrobimy sobie wspólne zdjęcie ze wszystkimi instruktorami. Państwu bardzo dziękuję za przybycie. Zapraszam jeszcze pana dyrektora Jarosława Buzarewicza do oficjalnego zamknięcia naszego spotkania świątecznego. Absolwentów, byłych pracowników, przedstawicieli władz miasta oraz zaproszonych gości. Bardzo serdecznie zapraszamy teraz na taki skromny poczęstunek, który znajduje się po mojej lewej stronie. Mam nadzieję, że będzie to taka chwila dla nas wszystkich do spokojnej rozmowy, do nacieszenia się sobą, bo to jedyna taka możliwość, raz do roku się tak zdarza, że jesteśmy w takim składzie, proszę Państwa, tym bardziej moje serce się raduje. Dziękujemy Państwu bardzo. Mam nadzieję, że nasze świąteczne wariacje napełniły Wasze serduszka takim świątecznym duchem. No i oddaję głos panu dyrektorowi. Ogromne podziękowania dla serwisa Omaj, ale także ogromne podziękowania dla Krzysia, który tak pięknie świecił światłami. Krzysiu, pokaż się. Podziękowania także dla Bartka i całej ekipy Bartka, który dzisiejszy koncert nagłaśnił. Dziękuję bardzo również
pani Wiolecie, wszystkim pracownikom Zespołu Pieśni Tańca Wałbrzych i wszystkim pracownikom Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury, bez których to ten koncert dzisiejszy nie byłby tak piękny, ten koncert by się nie odbył. Pani Sylwio, ja powiem tylko tyle. Chwilotrwanie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jeszcze jedno, przypomniało mi się właśnie. Zapraszam na scenę Aleksandrę Kanak, która również chciałaby zabrać głos w bardzo ważnej sprawie. Olu, nie wiem, czy jesteś tutaj z nami. Biegnie już Ola, także oddaję głos Oli. Dziękuję. Chciałam powiedzieć, że wśród Państwa na widowni jest jeszcze jeden anioł. Ma na imię Basia. Basiu, zapraszam. Jest to pani, właściwie babcia naszej Weroniki Rucińskiej, która nas obdarza na co dzień ciepłem, miłością, dobrym słowem i mądrością. Basiu, zapraszam.